Joanna Orlińska, prezes Ladies Boxing and Kickboxing Brigade. Stworzyłam w Katowicach miejsce, w którym kobiety mogą trenować boks i kickboxing. Moja przygoda z boksem zaczęła się kilkanaście lat temu, kiedy pracowałam w korporacji. Szukałam możliwości rozładowania stresu. Trafiłam do trenera, który zapalił mnie do tej dyscypliny. I tak już zostało do dziś. Nie spodziewałam się, że moja pasja przerodzi się w moją pracę. Tak się stało i jestem z tego super zadowolona. Jestem tu, aby rozpropagować tę dyscyplinę wśród kobiet. Jest to idealny sport, który mogą uprawiać i kury domowe, i panie prezes, nauczycielki, prawniczki, lekarki. Mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna gala, w której będzie więcej kobiecych starć. W momencie, kiedy myślałam, że już będę tylko prezesem i trenerem, zobaczyłam informację, że Business Boxing Polska organizuje galę dla białych kołnierzyków i postanowiłam poczuć emocje i adrenalinę, jaki ma zawodnik w ringu. Poza adrenaliną lubię w życiu pomagać. W tym roku wspieramy akcję Tomka Zadymy-Gromadzkiego, którą organizuje Mikołaja dla Dzieci z Domów Dziecka. Drugim celem jest zbiórka dla hospicjum Cordis, które jest blisko swojego upadku. Chodźcie, pokażę wam, gdzie pracuję. Wszyscy chcemy przysłużyć się temu, aby 6 grudnia był wyjątkowym dniem dla dzieci i po to tu dzisiaj walczymy. Wszyscy zawodnicy zaangażowali się w zbiórkę i udało nam się, uwaga, uzbierać 30 tysięcy złotych na ten cel. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję, bo jest to piękny wynik w szczytnym celu. Pamiętajcie, niezależnie od tego, co wydarzy się w sobotę w ringu, wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Powodzenia! Widzimy się 10 grudnia o 19 na gali Business Boxing Polska. Do zobaczenia. Sunglasses, black teaming, red carpet, all cameras on me, man. But the cameras can't see what I see, man. Why I had to treat the haters?